Witam Was. Z tej strony Dzekamika HD. To jest pierwszy odcinek Minecraftowy. To znaczy, nie pierwszy film, tylko drugi. Znaczna różnica oczywiście. I z Minecrafta. Poprzednie było o czymś innym. Więc tak, to co chcę Wam powiedzieć. Planuję nagrywać filmy z Minecrafta. Bardzo by było fajnie i proponuję Wam to, żebyście Wy podsyłali mi takie rzeczy jak muzyki do w tło, na przykład jakaś muzyka miła, tu jakby na przykład, tak przykładowo mówię, jakbym coś budował, no i zrobiłbym szybkie tempo, to niekoniecznie rzecz, która według mnie byłaby super fajna, muzyczka, to według Was może być głupia i sucha. Uprzedzam, że nie słucham JP, bo on jest głupi. Tak. Tylko inne. Rapy głównie słucham. I ciężkie metale. I ciężkie muzyki w ogóle. No, tak więc. Odcinek informacyjny. Tu mam swojego save'a, bo nagrywałem to już jeden raz i po pierwsze wyszło mi to jakieś 40-50 minut, a po drugie nagle mi się skończyła pamięć i w połowie przestało mi nagrywać. Tak. No więc, o czym Wam bym chciał szybko powiedzieć i zmieścić się w limicie czasowym 15 minut. Więc po pierwsze, chcę Wam powiedzieć, że proponuję przesyłanie w komentarzach takich rzeczy, takich typu rzeczy jak tło na kanał, muzyka do filmików, intro, jakieś pomysły, bo ja ogólnie mam w pamięci suchara i w myślach, i w mojej, no, w głowie w ogóle mam suchara jednego wielkiego i jak próbuję coś wymyśleć z Minecrafta, to przychodzą mi same tytuły typu 8-bitowe przygody na przykład, no i to by było coś, że buduję to, dzisiaj idziemy do jaskini, dzisiaj budujemy to, zbudujemy chatkę, pokażę jak zrobić kilo. No takie, no może nie aż takie głupie, ale coś w tym stylu. Dlatego proszę Was o pomysły. Jakby się komuś chciało coś wymyślać, to bardzo chętnie to przyjmę. Druga rzecz. Niektórzy ludzie nie mają oczywiście takich możliwości jak ja. Jak inni ludzie, tak to powiem. Czyli na przykład jak ktoś na przykład nie ma programu do nagrywania, albo nie ma pełnej wersji Minecrafta, albo nie wie jak się wystawia na YouTube, albo nie wie jak się robi konta na YouTube, albo nie wie jak się dodaje adnotacje, co by było dla niego na przykład bardzo przydatne, co by było gwoździem programu itp. itd. Ja jestem otwarty na wszelkie propozycje grania na multiplayer. Mój komputer, nie będę się chwalił, ale jest niczego sobie. Procesor 7-8 giga. RAM na gwiazdkę będę miał nowy, bądź trochę wcześniej, nie wiem. Bo aktualnie mam 2 giga RAMu tylko. Po gwiazdce będę miał 4 i mam nadzieję, że mi to wystarczy. Kartę graficzną mam ATI Radeon 4850 HD. Więc to mi się wydaje nie jest aż takie główienko. No, co tam Wam będę gadał o tych innych rzeczach? Mi się wydaje, że to jest najważniejsze, te trzy rzeczy. Procesor, RAM i karta graficzna. No, dyski też nie są takie słabe. Mam 1 tera 320 giga. To mi wystarczy w zupełności na nagrywanie filmów i zatrzymywanie ich gdzieś tam. Robienie szpiega, jakbym potrzebował jakieś stare odcinki. No. I jestem oczywiście bardzo otwarty na wszelkie propozycje nagrywania multiplayer, ponieważ spokojnie mogę na moim komputerze uciągnąć na przykład serwer Bookit, który oczywiście wiem jak zrobić, albo normalny Minecraft serwer, który jest słucharski, ale niektórzy uważają, że on jest w jakiejś rzeczach lepszy, nie wiem w jakich, jeszcze nic nie znalazłem w Bookicie gorszego od Minecraft Server. Bookit jest lepszy, albo na przykład ktoś nie wie jak wybrać plugin, no różne są sytuacje w różnych rodzinach, u różnych ludzi.
Tak. Różne są sytuacje i po prostu niektórzy nie mogą po prostu sami nagrywać i jakby chcieli z 11-latkiem nagrywać, to by oczywiście jestem bardzo szczęśliwy. Byłbym bardzo szczęśliwy. Jak będę miał chociaż jedną łapkę w górę do tego filmu, to i tak będę się bardzo cieszył. Wiem, w niektórych uszach może to się wydawać bardzo, bardzo dziwne i śmieszne. Nie. Ja w żadnym filmie nie mam ani łapki w dół, ani łapki w górę, a film mam tylko jeden. Ha, 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 śmiejcie się. Tak, to jest pierwszy film informacyjny. Jakby była chociaż jedna łapka w górę, to od razu będę bardzo chciał robić różne rzeczy, bo będę wiedział, że chociaż jeden człowiek, jeden youtuber, jedno konto mnie ogląda. I z tego bym się bardzo cieszył. Mogę podać także e-mail w celu przesyłania mi różnych wiadomości, propozycji, tytułów, fabuły. No, wiem, że to dla niektórych ludzi wydaje się po prostu głupie, że taki jakiś amator, super dzieciak jakiś, to że on chce od ludzi coś tam brać, jakieś pomysły robić, nagrywać, wiem. To jest głupie, ale ja jestem po prostu napalony co do tego i nie wyrabiam i po prostu ten filmik właśnie nagrywam bardzo na szybko. W ogóle się nie przejmuję, co w nim mówię, tak na szybko wymyślam, bez żadnego scenariusza, bo po co? W zasadzie to mi się wydaje, że nikt nie nagrywa ze scenariuszem, oprócz Minecraft Polska, którego polecam. Tak, możecie w tej chwili wejść na jego kanał. Tu wam się pokaże z boku. Wam się pokaże tu na niebie ładnie. Minecraft Polska, możecie w tej chwili wejść na jego konto, tak. Tak. Skończył się czas, już nie możecie wejść na jego konto. Trudno, nie zdążyliście, fajnie. Bądź nie. Możecie zawsze cofnąć filmik i kliknąć. Więc tak, wydaje mi się, że zbliżam się do końca mojego czasu. Chociaż sam nie wiem, bo jeszcze nie mam poczucia czasu. Więc proszę was o te różne rzeczy. Wydaje mi się, że to będzie i dla mnie, i dla was fajne, że na przykład w moich filmikach będzie wasze intro, albo co wątpię, ale na przykład w moich filmikach będzie muzyczka, którą wy lubicie, albo w moich intrach będzie coś, co wy lubicie w ogóle. Albo na przykład będzie jakaś fajna seria, albo multiplayer z kolegami moimi, też mogę zrobić coś w stylu Minecraft sezon drugi u JJ Jokera. No różne rzeczy. Tak, jestem otwarty na wszelkie propozycje, bo w mózgu mam suchara i po prostu jak coś wymyślę, to jest od razu jakieś gówno wielkie. Tak, przyznaję się do tego, subskrypcji nie wymagam, na 50 widzów od razu powiem, że już wszystko jest przygotowane, konkurs i w ogóle, nie powiem, nic nie powiem, to jest niespodzianka, nawet nagrody to jest niespodzianka, ale prawdopodobnie będzie 5 miejsc, tak, 5 miejsc. Moje konto ma 0 subskrypcji, 0 łapy w górę i chyba 0 komentarzy, dlatego bardzo bym był szczęśliwy, gdyby się pojawił chociaż jedna subskrypcja. No może nie subskrypcja, ale chodzi mi o komentarz i łapki w górę, a już w ogóle dodawanie filmów do ulubionych. Oczywiście teraz nie mówię o tym teraz, tylko mówię o przyszłych filmach, jeżeli ktoś mnie zmotywuje, jeżeli na przykład ktoś powie, że mogę nagrywać, i taką rzecz z takimi muzykami, bo to mi się podoba, a potem na przykład ktoś by mi jeszcze dosłał taki tytuł, to by było po prostu super. Codziennie mógłbym nawet wypuszczać nowe odcinki serii, nie wiem, let's playów, nie let's playów, tak. A tak poza tym, poza Minecraftem w ogóle, poza tą grą. Mam też możliwości w komputerze nagrania bardzo różnych gier, na przykład Portal 1, bo Portala 2 jeszcze nie mam. Need for Speed Pro Street, mogę nagrać Team Fortress 2, ale to dopiero jak dostanę, bądź kupię na gwiazdkę dopiero. Team Fortress 2 dopiero na gwiazdkę. Multi, nie multi, offline, easy, hard, no te itp. itd. Tak. No różne propozycje gier. Jakby mi się jeszcze udało
coś zrobić z Xboxem, bo po prostu na Xboxie mam ponad 200 gier chyba. Dużo tego jest. Wszystkie części Need for Speedów, wszystkie części Tomb Raiderów, Ken and Lynch, nie wiem jak to się czyta. GT wszystkie mam. Ściganek dużo mam. Dużo mam strzelanek, mam Mafię 1 i 2, wszystkie Battlefieldy oprócz Heroesa oczywiście, bo nie mam neta przy konsoli. No dużo, dużo rzeczy. Pisać mi propozycje, jeżeli w ogóle ktoś coś napisze, to ja będę szczęśliwy. Wiem, głupio to brzmi, ale tak będzie. Założę się. Po satysfakcji. Robi się noc, więc wydaje mi się, że niedługo skończy mi się 14 minut i będę musiał kończyć, żeby zmieściło mi się jeszcze wejście. Tak, które na pewno już było na początku filmu. No i tak. To by było wszystko chyba, co mam do przekazania. Co do piosenek, co do piosenek, obrazków itp. i tytułów różnych, na przykład co to by mogło być do nagrywania, czy z tobą mam nagrywać, czy z kolegami mam nagrywać, czy to ma być coś w stylu JJ Jokera, Minecraft Season 2, oczywiście nie takie, nie tak zaawansowane, mogę dać e-maila na PW, wysłać swojego e-maila na PW. I nie wysyłać mi na przykład filmów do pobrania, nie wiem, z Mediafire albo jakichś tam innych super darmowych stron, które się okazują później niedarmowe po 100 ściągnięciach na przykład. Tylko jedyne, o co was proszę przy takich propozycjach, to podanie w przypadku muzyki tytułu i wykonawcy, wysłania tekstem po prostu, tytułu i wykonawcy piosenki. W przypadku na przykład obrazków, to na YouTubie albo gdzieś tam link, tylko sam link, nie do pobrania, sam link do tego obrazku, tam gdzie go widać, ten obrazek, tam gdzie można go dostać, wcale nie musi być tam, gdzie go można dostać. Ważne, żebym mógł zobaczyć ten obrazek i żebym mógł posłuchać tej muzyki. Nie dawajcie mi żadnych linków do muzyki, nie dawajcie mi żadnych linków do pobrania, bo to mnie bardzo denerwuje. Nie cierpię takich linków, nie cierpię takich ludzi, znaczy może niekoniecznie ludzi, ale samych linków takich nie cierpię, bo potem są z tym problemy. Powtarzam jeszcze raz, sam tytuł filmu na YouTubie, sam wykonawca i tytuł muzyki, no nie nic do pobrania, po prostu nic do pobrania. Główne info i to wszystko. I oczywiście jakby ktoś chciał mi to dać, to na PW, znaczy na e-mailu, a e-maila podam na PW, jeżeli ktoś mi napisze w komentarzach na przykład, że chce mi coś zaproponować. No chyba, że ktoś w komentarzach napisze, to już trudno. Najwyżej szybko przeczytam i zablokuję komentarz. No. Trochę nie będę przedłużał, bo to już na pewno jest super nudne. Bardzo dziękuję tym, co obejrzeli to do tej chwili, czyli prawie do końca. Jestem z tego szczęśliwy. Tak, jestem szczęśliwy. Chciałbym zgarnąć 100 oglądni przynajmniej przy tym filmie. Co najmniej. No. Tu już mi się pokazał komunikat. 14 minut, równe 14 minut minęło, czyli czas mi się powoli kończy. No, czyli co? No, to wszystko chyba, co chciałem wam powiedzieć. Tak. Nie przejmujcie się, jak będzie jakaś okazja, to konkursy będą. Już nawet jeden jest przygotowany. No. To dzięki za obejrzenie. Nie subskrybujcie, dopiero następne filmy. I tylko komentujcie, nie dodawajcie filmów do ulubionych, czyli dawajcie łapki w górę i komentujcie, i nic więcej. Cześć.